Dzień dobry. W ostatnim filmie o wzmacniaczu Malady Goldeneye'a Joseph Marshall wspomniał o panu, który napisał artykuł White Power Throne Amplifier. Do tego artykułu nawet się odniósł. W listopadzie 1953 roku w Audio Engineering ukazał się artykuł pana Stanleya White'a na temat właśnie tego wzmacniacza. Power -tron Amplifier. I tutaj w tej nazwie nie ma błędu, taka jest oryginalna nazwa. Ponieważ w tym artykule poruszono kilka ciekawych kwestii, przytoczymy sobie jego treść w tym filmie. Jest to moje tłumaczenie oryginalnego amerykańskiego artykułu. Zapraszam. Dyskusja na temat jednej z możliwych przyczyn zniekształceń i opis obwodu opracowanego w celu ich wyeliminowania. Autor opisuje również swoją metodę dzielenia widma częstotliwości przed wzmacniaczem mocy. To urządzenie cieszyło się popularnością wśród słuchaczy podczas ostatnich demonstracji. Nie wiem z jakiej okazji prezentowano to urządzenia i w jakim czasie, ale tutaj to, że jest przed wzmacniaczem aktywna zwrotnica, eliminuje nam zwrotnicę pasywną w zespole głośnikowym i jeden wzmacniacz zasilator wysokotonowy, a drugi wzmacniacz to niskotonowy. Czytamy dalej. Większość rozmacniaczy jest opracowana i testowana przy użyciu czystych rezystancji jako obciążenia w uzwojeniu wtórnym transformatora wyjściowego. Określenie zniekształceń intermodulacyjnych, zniekształceń harmonicznych i wydajności mocy opiera się na wynikach uzyskiwanych przy użyciu tych obciążeń rezystancyjnych, chociaż powszechnie wiadomo, że głośniki nie prezentują stałej impedancji obciążenia w całym spektrum częstotliwości. Jednak z braku lepszej metody obciążenia rezystancyjne zostały zachowane jako standardowa procedura określenia wydajności i charakterystyki działania wzmacniaczy. W tym filmie na podstawie artykułu zaproponowano podstawową zmianę w obwodach wzmacniacza, która jest nieunikniona, jeśli wzmacniacze mają wykonywać swoją podstawową funkcję prezentowania przebiegu mocy elektrycznej głośnikowi w taki sposób, że fala akustyczna emitowana z powierzchni głośnika jest przekształconą repliką przebiegu napięcia na wejściu wzmacniacza audio. Zostanie pokazane, że wzmacniacze z 1953 roku wytwarzają zniekształcenia moc o wielkości od 6 do 8 decybeli, a tego typu zniekształcenie nie jest dostrzegalne za pomocą ówczesnych, Procedur testowych. Czym są owe zniekształcenia mocy. Autor próbuje to zdefiniować jako kształt fali mocy generowany przez wzmacniacz audio, który w jakikolwiek sposób odbiega od kształtu fali napięcia wyjściowego, jest zniekształcony względem mocy w stopniu odchylenia. Z tej definicji wynika, że każdy pomiar zniekształceń wzmacniacza mocy audio jest w rzeczywistości pomiarem zniekształceń mocy. Oznacza to, że zniekształcenia mocy są uogólnioną formą obejmującą zniekształcenia intermodulacyjne, zniekształcenia harmoniczne, itd. Dalej. Każdy wzmacniacz, który zmienia swoją moc wyjściową wraz ze zmianą impedancji obciążenia, cierpi z powodu zniekształceń mocy w takim stopniu, że moc wyjściowa ulega zmianie. Wiadomo, że zależność między mocą, napięciem i impedancją można wyrazić wzorem: p to się równa u kwadrat przez z, gdzie p to moc wyjściowa, u to napięcie, a z to impedancja obciążenia. W procedurach testowych wykorzystujących obciążenia rezystancyjne. Można zauważyć, że jeśli u pozostaje stałe, moc wyjściowa pozostanie stała. Jednak przy zmiennych impedancjach obciążenia moc wyjściowa będzie miała odwrotną zależność do impedancji. Z teorii przetworników wynika, że istnieją pewne zależności pomiędzy charakterystykami elektrycznymi i akustycznymi dowolnego głośnika. Takie czynniki, jak rezystancja układu zawieszenia, rezystancja obciążenia powietrznego, reaktancja cewki drgającej membramy. Reaktancja obciążenia powietrznego i reaktancja układu zawieszenia muszą być brane pod uwagę jako wpływające na całkowitą impedancję głośnika oprócz czystej impedancji elektrycznej samej cewki drgającej. Wpływ sprzężenia. Większość wzmacniaczy HIV wykorzystuje jakąś formę napięciowego sprzężenia zwrotnego, ale badanie równania, które przed chwilą zobaczyliśmy, pokazuje, że jeśli napięcie pozostaje stałe, wystąpią znaczne zniekształcenia mocy. A zgadza się, że napięciowe sprzężenie zwrotne ma tendencję do utrzymywania napięcia na stałym poziomie, niezależnie od obciążenia na zaciskach wzmacniacza. Zatem każda zmiana impedancji obciążenia powoduje jednocześnie odwrotną zmianę mocy. Gdyby charakterystyki impedancji elektrycznej i charakterystyki wyjścia akustycznego danego głośnika były powiązane w taki sposób, że szczyty impedancji elektrycznej występowałyby jednocześnie ze szczytami akustycznymi, Zmniejszenie odpowiedzi mocy w punkcie maksymalnej mocy akustycznej byłoby korzystne, jednak w rzeczywistych głośnikach ten stan rzadko występuje. Układ Powertron różni się od konwencjonalnych wzmacniaczy tym, że dodaje niewielką ilość prądowego ujemnego sprzężenia zwrotnego do typowej ilości napięciowego ujemnego sprzężenia zwrotnego, w wyniku czego w rozsądnym zakresie zmian obciążenia zniekształcenia mocy utrzymują się na poziomie 1 dB, podczas gdy bez funkcji Powertron ten sam wzmacniacz wykazuje zniekształcenia sięgające 8 dB. Uważne rozważenie tego pokaże, że bezcelowe jest próbowanie kontrolowania zachowania głośnika za pomocą urządzenia, które wykryje zmiany impedancji głośniku, a to właśnie robi się za pomocą napięciowego sprzężenia zwrotnego. Wiele innych efektów napięciowego sprzężenia zwrotnego jest zdecydowanie korzystnych, jak wiadomo, ale wpływ na zniekształcenia mocy polegają na ich zwiększeniu, a nie zmniejszeniu. Ujemne sprzężenie zwrotne mocy powoduje znacznie mniejszą zmianę mocy w zakresie obciążeń wyjściowych niż inne metody działania. Dodatnie, prądowe sprzężenie zwrotne zmniejsza impenację wewnętrzną wzmacniacza mocy do zera, ale jednocześnie zwiększa zniekształcenia mocy. Omówmy sobie ten obwód. Podczas gdy obwód Powertron odnosi się tylko do dodania pojedynczego rezystora w obwodzie wyjściowym i połączenia z powrotem do odpowiedniego punktu do wyprowadzenia sprzężenia zwrotnego, Istnieją pewne zalety kompletnego wzmacniacza White'a, a metoda wprowadzenia dwóch oddzielnych rodzajów sprzężenia zwrotnego jest znacznie uproszczona. Należy zauważyć, że na rysunku trzecim elementy R21 i C4 stanowią zwykłą formę napięciowego ujemnego sprzężenia zwrotnego. Prądowe ujemne sprzężenie zwrotne jest uzyskiwane z R20 w końcu masowym wtórnego uzwojenia transformatora wyjściowego. Krzyżowo sprzężony inwerter fazowy wraz z bezpośrednio sprzężonym stopniem sterującym umożliwiają wprowadzenie dwóch różnych typów sprzężenia zwrotnego ze znacznym uproszczeniem. Ponadto, jeśli wymagany jest bezpośredni test porównawczy AB, konieczne jest zwarcie tylko R20. Ponieważ obwód jest nieco wyjątkowy, może wymagać wyjaśnienia. Sygnał wejściowy jest podawany do potencjometru regulującego poziom, a stamtąd do siatki V1A przez C1 i rezystor siatkowy R2. Zastosowanie gniazda oktalowego zostanie opisane później. C1 i R2 mogą wydawać się niepotrzebne, ale najmniejsza ilość napięcia stałego na siatce V1A jest wystarczająco, aby zaburzyć równowagę działania całego układu, więc C1 jest kondensatorem mikowym wartości 33000 mF lub większym, który będzie całkowicie pozbawiony upływu. Katoda V1A jest bezpośrednio sprzężona z siatką V2B, a odczep jest na szeregu rezystorów katodowych V2A. R5 zapewnia równowagę napięć stałych w pierwszych trzech lampach. Metoda regulacji polega na ustawieniu R5 w punkcie, w którym napięcie między anodami V3A i V3B wynosi zero. Prądowe, ujemne sprzężenie zwrotne jest podłączone do siatki V1B, bezpośrednio odwrócone w fazie z sekcją wejściową. I wyjście V1B jest podawane do rozdzielacza fazy w sposób podobny do tego z V1A. Bezpośrednie sprzężenie między sekcją odwracacza fazy a sterownikiem... Jest możliwe dzięki zastosowaniu bardzo dużego rezystora katodowego dla V3. Należy zauważyć, że katody są około 96 V względem masy dodatnie, co powoduje potencjał około 90 V na anodach V2. To samo napięcie jest przyłożone do siatek V3, co powoduje polaryzację około 6 V. Stopień wyjściowy to Ultra Linea, który został opisany przez Haflera i Kirosa w artykule The Ultra Linea Amplifier. We wzmacniaczu White'a o mocy 20 W zastosowano lampy 5881. Bardzo podobnej konstrukcji do tego wzmacniacza urządzenie o mocy 10 W wykorzystuje lampy 6V6. Ten ostatni wzmacniacz zastosowano z modelem o mocy 20 W, tworząc dwudrożny system akustyczny, który właśnie opisujemy to jest tak zwany biamping. Prądowe sprzężenie zwrotne jest dostarczone przez R20, co pokazane jest jako 0,47 W Konstrukcji zaleca się, aby wartość ta była uzyskiwana przez użycie jednoomowego, 10W regulowanego rezystora. Nieznaczne zmiany w charakterystyce odpowiedzi wyjściowej mocy mogą być uzyskiwane przez zmianę wartości tego rezystora, co powoduje odpowiednie zmiany w brzmieniu sygnału wyjściowego. Wysunek 2 przedstawia spód wzmacniacza White'a. Należy zauważyć, że większość komponentów przed stopniem wyjściowym znajduje się na specjalnej płytce montażowej, która jest zaplanowana jak na rysunku czwartym. Lista części wskazuje moce różnych rezystorów jako zalecane typy. W konstrukcji zaleca się, aby wzmacniacz był montowany z połączeniami między stopniem sterującym a siatkami lamp wyjściowych. A także z niepodłączonym obwodem ujemnego napięciowego sprzężenia zwrotnego, czyli R21C4. Następnie należy przepuścić sygnał przez wzmacniacz i zanotować, czy sygnał wzrasta, czy maleje, gdy R20 jest zwierane. Jeśli sygnał maleje, przewody do dwóch siatek wyjściowych powinny zostać odwrócone, ponieważ napięcie sprzężenia zwrotnego tworzone na R20 powinno zmniejszyć wzmocnienie, a zwarcie rezystora eliminuje sprzężenie zwrotne. Po ustaleniu prawidłowej polaryzacji można podłączyć obwód napięciowego sprzężenia zwrotnego R20C4. O co chodzi z tym gniazdem oktalowym? Wcześniej wspomniane gniazdo oktalowe umożliwia wstawienie elektronicznego obwodu dzielącego częstotliwości przed wzmacniaczami mocy. Po założeniu wtyczki zwierającej wzmacniacz działa normalnie i może być używany do grania z pojedynczym głośnikiem lub do zasilenia dwu lub trzydrożnego systemu z konwencjonalną zwrotnicą. Jednak jedną z zalet systemu White'a jest to, że obwód rozdzielający jest używany przed wzmacniaczem, co zapewnia zalety niskiej impedancji źródła dla głośników. Główną wadą jest konieczność użycia dwóch wzmacniaczy mocy na kanał, przy czym dość powszechne jest używanie modelu 20W dla niskiej częstotliwości. I modelu 10W dla wysokiej częstotliwości. Tyczka zwierająca po prostu łączy sygnał przychodzący z wejściem wzmacniacza. Jednak gdy pożądane jest użycie dwóch wzmacniaczy, teczka zwierająca jest osuwana, a do gniazda wkładany jest elektroniczny filtr. Rysunek 5 przedstawia schemat obwodu filtrów, który składa się z podwójnej triody połączonej jako dwa wtórniki katodowe. Każdy wtórnik zasila obwód filtra. Jeden w konfiguracji dolnoprzepustowej, a drugi w konfiguracji górnoprzepustowej. Wyjście dolnoprzepustowe jest podawane do skojarzonego wzmacniacza, a drugie wyjście spodawane do wzmacniacza sopranów. W dostępnym komercyjnie modelu wyjście sopranów jest podawane przez kabel typu świński ogon, który jest podłączony do drugiego wzmacniacza. Jak pokazano na rysunku trzecim. Wyjście sopranów jest kierowane do innego gniazda, który jest podłączony za pomocą zworki do drugiego wzmacniacza. Pokazane zaciski nie są tymi używanymi w wersji komercyjnej, ale są wskazane do badania obwodu. Obwód filtra. Najnowszy trend w projektowaniu wzmacniaczy w latach 50. zmierza w kierunku zwiększonego sprzężenia zwrotnego, Wykorzystując transformatory wyjściowe o coraz szerszym zakresie i umieszczając coraz więcej stopni wewnątrz pętli sprzężenia zwrotnego. Aby zapewnić optymalną pracę, wszystkie stopnie przeciwsobne powinny być zrównoważone, a maksymalne przesunięcie fazowe musi być utrzymane na poziomie mniejszym niż 180 stopni wewnątrz pętli sprzężenia zwrotnego, jeśli ma się uniknąć oscylacji. Dwa obszary, w których nastąpi przesunięcie fazowe, a oscylacja staje się problemem, znajdują się na skrajnych końcach widma audio. Idealnym sposobem na zaprojektowanie wzmacniacza jest ograniczenie przesunięcia fazowego w sekcji elektronicznej wzmacniacza do mniej niż 5 stopni i umożliwienie, aby charakterystyki elektryczne transformatora wyjściowego określały częstotliwość roboczą wzmacniacza. Niestety ten ideał jest rzadko osiągany. Dobrze wiadomo, że reaktywne obwody filtrów powodują znaczne zniekształcenia w procesie reprodukcji dźwięku. Jednak sposób, w jaki są one powodowane, nie jest tak dobrze znany. Projektowanie sekcji filtrów o stałych wartościach rezystancji, pojemności indukcyjności jest standardową praktyką inżynierską, jednak projektowanie sekcji filtrów zdolnych do radzenia sobie ze zmienną impedancją prezentowaną przez głośnik jest problemem o poważnej skali. Zastosowanie wzmacniacza dwukanałowego z elektronicznym filtrem na wejściu jest uważane za najlepsze rozwiązanie. Filtr zwrotnicy jest wbudowany w standardowej puszce wieżyczkowej wektor COTN. Co czyni go łatwo wymienialnym. W ten sposób eksperymentator może zbudować kilka różnych obwodów filtrów i określić najlepszą częstotliwość zwrotniczej roboczej do używanych głośników. Lub przez usunięcie obwodu, może przywrócić wzmacniacz do normalnej pracy przy minimalnym wysiłku. Dla pokazanych stałych częstotliwość zwrotnicy wynosi około 560 Hz. No wiadomo, że dzisiejsze głośniki wysokotonowe startują w okolicach 2,5 kHz, więc te zwrotnice należało przerobić na podział około 2,5 kHz. W dziedzinie hi-fi ostateczna ocena to zawsze test odsłuchowy. W przypadku wzmacniaczy trudno jest osiągnąć wyraźną poprawę. Ale uważa się, że test osłuchowy z dwoma wzmacniaczami podzielonymi na wyjściu zwrotnicą da słuchaczowi wyraźną poprawę. To jest koniec tego artykułu. Jak widzicie, tutaj jest ciekawa koncepcja dwóch wzmacniaczy na jeden kanał, jeden do zasilenia wysokotonowego, drugi do niskotonowego. I wydaje się, że w tamtych latach, kiedy nie znano jeszcze tych wszystkich zjawisk fizycznych, które znamy dzisiaj, taka koncepcja wydawała się prawidłowa. Następnym razem w serii Golden Ear omówimy sobie zmiany wprowadzone przez pana Marszala do dwóch omówionych już modeli Junior i Malady Golden Ear. Zapraszam więc za kilkanaście dni do odwiedzenia mojego kanału. Trzymajcie się, w międzyczasie przyszła paczka. Drobna rzecz, zrobić przewody. To ma być przewód do podłączenia gramofonu. No i czym się kierować przy zakupie przewodów do gramofonu? nie wiem, jakimś hiper super brzmieniem. Nie, po prostu jak najmniejszą pojemnością. Ten przewód ma 60 picofaradów na metr. To jest jeden z przewodów, które w tej cenie mają na, jedną z najmniejszych pojemności i impedancji. Także nie powinno to obciążać pojemnościowo wkładki. No i to jest wszystko, co trzeba zrobić z tym przewodem. No i żeby był z miedzi, normalny miedzi, tutaj mamy dwie żyły, czyli masę będziemy łączyć w jednym punkcie, na jednym zacisku, a drugi zacisk, e, znaczy ekran, ekran będziemy łączyć z jednym zacisku, a na drugim ekranu już łączyć nie będziemy. Tylko masowy i sygnałowy. To jest cała filozofia. Tę stronę, która ma e, łączenie ekranu, ozdobie, takim ładnym Kawałkiem koszulki termokurczliwej, żeby było wiadomo z której strony podłączyć podfaster. A jakie wtyczki kupić? Tu polecam obejrzeć materiał na kanale V.Mire. Znajdziecie go. Rosyjskojęzyczny kanał. Gdzie jest test audiofilskich wtyczek? Przewody wyglądają tak w środku. Ten sznurek trzeba wyciąć, to jest po prostu wzmocnienie wiązki. Wiecie, przewód mikrofonowy jest szarpany tam i nazad. Więc dlatego jest wzmocnienie z sznurka. Polutowany zacisk, zrobiony. Tylko wtyczkę trzeba nakręcić. No i tutaj teraz przychodzi ten zacisk. On ładnie się tutaj zaciśnie. To zakręcimy. Tu koszulka. I z drugiej strony, oczywiście, bez ekranu do masy. No i mamy przewód, który będzie dobrze pracował. Nie będzie ciął pasma, ale to nie dlatego, że to jest jakaś tam magia brzmieniowa, czy nie wiem, coś podobnego. Tylko po prostu czysta fizyka. W przewodach takich ograniczeniem poprawnego działania jest ich pojemność własna. To jest, są dwie żyły, tworzą kondensator, nie? Także tu jeszcze tylko. Napisik włączony do masy w tym miejscu, tak jak tutaj, ekran do masy i mamy dwa przewody. Sprawa jest prosta z przewodami. Muszą mieć minimalną pojemność przy odpowiedniej długości, mieć małą rezystancję, impedancję, cokolwiek chcecie za parametr wziąć, pod rozwagę i... Sygnałowe muszą być porządnie ekranowane, no. natomiast głośnikowe, no to tam 2,5 kwadrat na 1,5 metra długości w zupełności jest ok, nawet do dwóch. Chodzi o jak najniższe tłumienie sygnału. Czytałem sensowny artykuł, wiarygodny artykuł w czasopiśmie z lat 50. z oceanu, gdzie. Pan, autor tego artykułu, wyjaśniał skąd się wziął fenomen różnicy brzmieniowych kabli. Ano, był pewien pan, który chciał sobie ugryźć kolejny kawałek tortu z rynku audio. Sprawdził, która część tego rynku nie jest jeszcze popularna, gdzie nikt nie bierze pieniędzy ze sprzedaży różnego rodzaju gadżetów. No i zauważył, że przewody. Przewod nie ma rynku przewodów. W związku z tym zrobił dwie trzy reklamy, które mi zasiał wątpliwość. Czy aby na pewno twój przewód jest w porządku, może usłyszysz różnicę? Czy jesteś pewien, że dobrze słyszysz? Coś w tym stylu. No i tak zaczęła się gonitwa za przewodami. To tak jak na przykład z lampą Bristabel. Mity gonią mity. Konia z rzędem temu, kto w ślepym teście rozpozna swoje własne przewody którymi łączy sprzęt.